Ojcze Tadeuszu. Ty rządzisz w telewizji w radiu, ale... Słyszeliście, prawda? Nie wyszedłem sam, bo jakby to wyglądało, ale ksiądz biskup tak krzyknął, że usłyszałem. Biskup Stanisław mówił, że głośno. Ksiądz biskup Stanisław, tak? No on to wszystko narozrabiał. Tak, tak. Z tymi, kochani, tak to było. Tak się zadawać z biskupami. To później, że teraz już 15 lat przyjeżdżamy, widzicie? A to takie dobre zadawanie się, na tym chwała Boża wychodzi i tak trzeba. Jest, ksiądz biskup powiedział, że jest nas dzisiaj więcej ojców, to ekscelencja, może być ojcowie tu się pokazali. Co? Księże, ojcowie, no chodźcie tutaj, niech was, chcecie zobaczyć tych ojców? No z Krakowa też chcecie zobaczyć ich? Dobrze, no to już ojcowie. Ja będę wymieniał, jakie pierwszy ojciec rektor naszej uczelni, no ale się kryje. Chodź, ojcze, pokażmy się tutaj tak blisko. No, nie. Tak, ale teraz następny, no, ojciec Grzegorz. Mój ojciec Grzegorz Woź, no czemu jeszcze siedzicie? Ale ojciec Paweł Mroczek. On 18 lat w Rosji był. Nie wiem, czy się przestawi na Polskę, czy nie. Mam na... to zobaczymy. Tak, ojciec Dariusz Drążek. No i ten kustosz, którego ksiądz biskup tak tu chwali, tak, on jest taki malutki, tak, no, taki kruszynka, no, ale ile on robi, naprawdę, od samego rana, od 6 rano w kościele, teraz do 9:30 wieczorem. Poważnie, nie żartuję. Cały czas i ci ojcowie tam, także Bogu dzięki. Nie ma nas tu wszystkich. No, no właśnie. No raz posłuchajcie księdza biskupa, no przynajmniej. Ale od razu. Prawda, że ojciec kustosz jest taki zabiedzony. Taki, chodźmy. Najpotężniejszy jest ojciec Darek. Chodź. No wejdź, pokaż się. No, oni się kryją. No, słuchajcie, no, niezwykle skromni, no co zrobić, no. I tak to jest, same trudne. Słuchajcie, jest tak wesoło, ja byłem dzisiaj, trochę miałem smutku. To możemy zaśpiewać? No to zaśpiewajmy. To wszystko Pan Bóg sprawia, takie piękne rzeczy. Ten przykład, ekscelencjo, również z tą dziewczynką, która stała się mamusią i tatusiem tych dzieci, swoich braci i sióstr, prawda? Słuchajcie, takich trzeba wspierać, jakbyście widzieli. Pomóż takim, nie? To są bohaterzy, prawda? To są bohaterzy. Pan Bóg to wszystko sprawia, ale jeszcze są siostry nazaretanki, które są w Radiu Maria. Może byśmy je zobaczyli. No chodźcie tutaj, no. Ale jesteście okropne, no. I wytrzymaj z takimi ludźmi. Siostry, no. Nie pokażą się. To przynajmniej wstańcie, to zobaczycie. No przynajmniej... Ale leniwe, nie chciały przyjść. A przełożonej nie widzę. Tak. To zaśpiewajmy sobie w takim... Podziękujmy Panu Bogu, że taki dobry jest. Tyle dobra czyni w nas. Tyle dobra. Bóg dobry jest. Bóg dobry jest. Bóg dobry jest. Chodź, Grzesiu. Na nas jest. Bóg dobry jest, Bóg dobry jest, Bóg dobry jest, dobry dla nas jest. On kocha mnie, On kocha mnie, On kocha mnie, dobry dla mnie jest. I moglibyśmy tak śpiewać dalej, prawda? I tak trzeba. Jak przychodzi smutek, to zaśpiewajmy sobie. Pan Bóg nas prowadzi. I ksiądz biskup powiedział tak pięknie tu dzisiaj. To takie było wzruszające. Mnie za serce chwyciło to. To tak, tak. I to o rodzinie i to wszystko razem. Obaj biskupi, ja mówię ksiądz biskup, obaj biskupi, prawda? I nasz toruński i nasz kaliski.
Tak, bo to jest naszym, prawda? Że nasi, no. To są nasi biskupi. Tak, wszyscy biskupi są nasi. Tylko katolicy biskupie, nie jakieś tam heretyki. Tak, przepraszam. No tak jeden udawał biskupa niedawno tam w Warszawie, nie? Przecież to gorsze od... Aż, nie będę nic mówił. Domyślcie się sami. W każdym razie, jak tak myślę, tyle dobra. Wiecie, widzę rodzinę Radia Maryja. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas, jesteście podobni do ewangelicznego siewcy. To zobowiązuje. Tak samo powiedział, macie wiele do zrobienia w Polsce, wiele do zrobienia i tak dalej. Mamy te przemówienia na pewno Ojca Świętego, także do rodziny Radia Maryja. I słuchajcie, jak tak patrzę, słucham, tam źle, tam źle, tam gender, tam gender, tam jakiś samorząd chce do szkół to wprowadzić, tam. Boże, mówię, co się dzieje? Mówię, no, jeżeli jeszcze się nasłucham tych mediów, jak je nazwać, mętnego nurtu albo głównego ścieku. No, tak słyszałem takie powiedzenie, słyszałem, ktoś zadzwonił do Radia Maryja, ja tylko powtarzam. No bo tak jest. Jak sobie pomyślę o tym, co idzie od Warszawy ostatnio, to jest jakiś znak. To mówię, Boże, królewską rzeką. To jest królowa rzek polskich. To mówię, Boże, uratuj Polskę przed tym brudem, które chcą nam jakoś tak wcisnąć. Nie dajmy się, Pan Bóg jest dobry. Jest więcej dobra i to dobro siejmy i alleluja i do przodu. Ale ekscelencja, widzę tutaj dwóch ministrów też, Mosiński i Dziedziczak. I oni róbcie tam u góry coś. Wy możecie dużo dobrego zrobić tam u góry, bo to wszystko od góry. Jak od góry się ryba psuje, to jest źle, ale jak ryba się nie psuje od góry, to jest dobrze. Może się psuć też. Kochani, oddajmy się Matce Bożej, żebyśmy dobro czynili wszędzie. Zawsze się oddajemy na naszych spotkaniach, a dzisiaj z pielgrzymka rodziny Radia Maryja, ojcowie, pomóżcie mi, żebym nie pomylił tego aktu oddania. Maryjo Niepokalana, zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką. I to są słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. A więc nie ten brudny nurt płynący, tylko czyńmy dobrze, dajmy zawsze dobre przykłady, jak dzisiaj ksiądz biskup powiedział o tej pięcioosobowej rodzinie, w której najstarsza siostra jest i mamusią, i tatusiem teraz. Tak, tyle dobrych przykładów. Wczoraj siostry nazaretanki obchodziły wspomnienie sióstr, 11 sióstr, które oddały życie tam w Nowogródku za to, żeby uratować 120 mężczyzn. Takie przykłady, tych jest bardzo dużo. I kochani, dlatego dzieciom i młodzieży ratujmy i dawajmy dobre przykłady, a nie te z tego głównego ścieku. Bóg zapłaci.